Kochani, pozwólcie, że jeszcze ja raz uklęknę i pomodlę się. Poproszę zgromadzenie o powstanie. Dobry Wszechmogący Panie Boże, dziękuję Tobie za ten przywilej, że mogę przemawiać w Twoim imieniu. Proszę Cię więc, Panie, abym nie zhańmił Twojego imienia i mówił tylko to, co Ty będziesz chciał przekazać Twojemu ludowi. Pomóż, aby kwestie, które mogą być trudne, niezrozumiałe, zostały we właściwy sposób zrozumiane, aby Twój Święty Duch przechadzał się od serca do serca, otwierał umysły i dawał dobre zrozumienie Pisma oraz tego, jaki powinien być rezultat w naszym osobistym życiu, w naszym osobistym chodzeniu z Jezusem. Rezultat tego, co dzisiaj będziemy studiowali. Wierzę, że tak będzie, ponieważ o to Cię proszę w imieniu Jezusa, Twojego Syna, a naszego Zbawiciela. Amen. Siądźmy. Od ostatnich kilku naszych spotkań rozważamy sobie pewne trudne wersety z Biblii, może nie tyle trudne, co błędnie rozumiane przez wiele osób, które służą niektórym za dowód, rzekomy dowód istnienia w Biblii nauki o nieśmiertelności duszy. Wiemy dobrze, że Biblia nie naucza takich rzeczy, ale chcemy, przyglądając się tym fragmentom, nie tylko je zrozumieć, ale właśnie wyciągnąć z nich lekcje, w jaki sposób ma wyglądać nasze codzienne życie i chodzenie z Panem. Ostatnio, jeżeli pamiętacie, przyjrzeliśmy się dwóm takim fragmentom z listu Pawła. Omówiliśmy je na jednym kazaniu. Dzisiaj przyjrzymy się jeszcze jednemu fragmentowi, bardzo skomplikowanemu ustępowi, też autorstwa apostoła Pawła, który pochodzi z drugiego listu do Koryntian. Tytuł dzisiejszego studium brzmi Wyjść z ciała i zamieszkać u Pana, według tego, jak to jest przetłumaczone w Biblii Warszawskiej. Jeśli pamiętacie, we wczesnym kościele apostolskim były takie dwa wielkie, tak powiem, filary. Jednym z nich był Piotr, drugim Paweł. Fundamentem oczywiście był Chrystus. Mówię o ludziach, których on używał, takich najbardziej najważniejszych swoich apostołach. Piotr był rybakiem, twardo stąpającym po ziemi i większość z tego, co napisał, jest łatwe do zrozumienia. Chociaż jest pewien właśnie ustęp trudniejszy o tych duchach w więzieniu, któremu się przyjrzymy następnym razem. Jednak większość z tego, co napisał Piotr w swoich dwóch listach, może być zrozumiane przez przeciętnego, zwyczajnego człowieka, przynajmniej jeżeli chodzi o szczerych chrześcijan. Ale apostoł Paweł był bardziej filozofem, tak? Faryzeuszem wykształconym, tak? Teologiem, tak? Wyszkolonym w szkołach rabinackich. Dlatego napisał kilka rzeczy, które są bardzo skomplikowane i trudne do zrozumienia. Pozornie. Może przypomnę to, co Piotr miał do powiedzenia o pismach Pawła. Wiem, że znamy te słowa. Drugi list Piotra, rozdział 3, wiersze od 15 do 16. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do was. Tak też mówi we wszystkich listach, gdzie się o tym wypowiada. Są w nich pewne rzeczy niezrozumiałe, które podobnie jak i inne pisma, ludzie niewykształceni i niezbyt umocnieni przekręcają ku swojej własnej zgubie. Czy Piotr obwinia tutaj Pawła o to, że jego pisma są niezrozumiałe? Czy nie mówi, Pawle, czemu się nie wyrażasz jaśniej? Pisz jak człowiek. Nie. Obwinia ludzi niewykształconych, nieumocnionych za to, że przekręcają to, co apostoł Paweł naprawdę miał na myśli. My jako lud Boży musimy być umocnieni, wykształceni na bazie Pisma Świętego, dlatego nie możemy sobie pozwolić na przekręcanie Słowa Bożego według własnego widzimisię. Dzisiejszy fragment jest błędnie, ten, który będziemy dzisiaj studiować, jest błędnie rozumiany przez świat chrześcijański. Przyjrzymy się temu fragmentowi, ja go przeczytam w całości. Piąty rozdział drugiego listu do Koryntian. Wiersze od 1 do 10. Ten fragment jest używany właśnie jako rzekome podparcie tezy o nieśmiertelności duszy. Że Paweł mówi, że chcemy wyjść z naszego ciała, żeby nasza dusza opuściła ciało, poszła do nieba i była z Chrystusem. Tak to rozumiem. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, zostaniemy znalezieni.
Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu przygrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Dlatego też dokładamy starań, żeby, niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, Jemu się podobać. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje, dokonane w ciele, dobre czy złe. Więc niektórzy chrześcijanie, czytając te wersety, mówią, no to jasne jak słońce, apostoł Paweł pragnął umrzeć, żeby jego dusza uleciała do nieba, tak, że jego dusza będzie natychmiast po śmierci z Panem. Gdybyśmy wierzyli w tę koncepcję, przypuszczam, że tak byśmy odczytywali ten fragment, prawda? Tak czy nie? Tak to się nam wydaje? Pytanie brzmi, czy Paweł na pewno miał to na myśli? Przyjrzyjmy się najpierw kontekstowi, który poprzedza bliżej badany fragment. A jest ten kontekst w końcówce 4 rozdziału 2 listu do Koryntian. I tu apostoł Paweł przeciwstawia naszą obecną egzystencję na tym świecie wobec naszej przyszłej egzystencji w niebie. Kiedy przyjdzie Jezus, tak? Mówimy o powtórnym przyjściu Jezusa. Więc kiedy przyjdzie Jezus, nasza egzystencja będzie zupełnie inna niż ta, która jest teraz. Zgadza się? I Paweł o tym pisze. 2 list do Koryntian, rozdział 4, wiersze od 16 do 18. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to znaczy zewnętrzny człowiek? Nasze ciało, tak? Nasze ciało. To jednak ten nasz wewnętrzny, czyli nasza duchowa natura, odnawia się z każdym dniem. Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk, czyli to, co jest tu i teraz, co trwa w porównaniu do wieczności tylko chwilę, przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. Zobaczcie, widzicie? Mamy chwilowy ucisk, wiekuistą chwałę. Nam, którzy nie patrzymy na to, co widzialne, czyli to, co jest tu i teraz, ale na to, co niewidzialne, czyli to, co jest niebiańskie. Albowiem to, co widzialne, jest doczesne, czyli jakie? Przemijalne. A to, co niewidzialne, jest wieczne. Zatem apostoł Paweł w bezpośrednio poprzedzającym kontekście przeciwstawia to życie, którym jest cierpienie, to życie, które jest doczesne, z przyszłym życiem, w którym doświadczymy radości, gdzie będziemy żyć wiecznie z Panem. To jest dla nas jasne, prawda? Tak właśnie o tym właśnie mówią te wersety. I teraz w tym kontekście przyjrzymy się dokładnie temu, co jest dalej. Dawniej nie było podziału na rozdziały, prawda? Tekst szedł po prostu nieprzerwanie. I dlatego jest 5 rozdział, te wiersze, które czytałem, są kontynuacją tego, co właśnie przeczytaliśmy przed chwilą. Co mówi wiersz 1? Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany, wieczny. Znowu mamy przeciwstawienie. Apostoł Paweł przeciwstawia namiot, w którym żyjemy teraz, z budowlą, którą Bóg zachował dla nas później. To jest bardzo ważna terminologia, słownictwo w tym wersecie. Pierwszym terminem jest słowo namiot. Co to jest namiot? Tutaj symbolizuje on nasze przymijające ciało, tak? Zniszczalne, śmiertelne ciało, w którym teraz żyjemy, które w momencie śmierci się rozpadnie. Bo namiot nie jest rzeczą trwałą, tak? Ale jest przeciwstawione temu, co? Budowla. Bóg ma dla nas budowlę, która jest gdzie? W niebie. Słowo namiot to po grecku skeno. Słowo budowla, czyli budynek, który ma dla nas w niebie, to słowo oikodetion. I to już nie jest namiot. To jest trwały, solidny budynek z fundamentami. Czyli apostoł Paweł przeciwstawia nasz obecny ziemski dom, w którym mieszkamy, w którym jest nasze ciało, które jest namiotem zniszczalnym, które się może rozpaść, przeciwstawia je budowli, którą Bóg przygotował dla nas w niebie. Czyli nasze nieśmiertelne, niezniszczalne ciało, które przetrwa wieczność.
Czy jest różnica między namiotem a trwałą, solidną budowlą? Mieszkaliście w jednym, w drugim? Jest różnica, prawda? Myślę, że tak. I wiecie co? W tym wersecie Paweł mówi, że my już mamy tę budowlę w niebie. Zauważyliście? W pierwszym wersecie mamy budowlę. Nie, że będziemy mieć, jak Jezus przyjdzie. My już ją mamy. Innymi słowy, jeżeli ktoś wierzy, że dusza człowieka jest nieśmiertelna i że dusza człowieka jest budowlą, to są zatem dwa byty u człowieka. Jest dusza, która jest budowlą, a Bóg ma dla niego przygotowaną drugą budowlę, która jest w niebie. To jest absurd. Prawda jest taka, że apostoł Paweł po prostu przeciwstawia nasze ziemskie, obecne ciało zniszczalne temu niezniszczalnemu ciału, nieśmiertelnemu, które będziemy mieć, gdy Jezus przyjdzie. Dobrze, przyjrzyjmy się temu słowu namiot. Mówiliśmy, namiot jest bardzo rzeczą nietrwałą, przemijającą. Może się rozpaść i zniszczyć bardzo łatwo. Co Biblia mówi o tym, czym jest nasz obecny dom tu na tej ziemi? Księga Hioba, rozdział 4, wiersz 19. O ileż bardziej mieszkańcom chatek glinianych, których fundament jest w prochu, którzy mogą być łatwiej zdeptani niż mole. O czym tutaj Hiob mówi? Co jest naszym domem? Chatki gliniane, których fundament jest w prochu. Co robi glina wraz z upływem czasu? Zachowuje cały czas swoją wygodność? Nie. Kruszy się, wysycha, pęka. Jak namiot. Tak. Dalej Hioba 10:9. Pomnij, że uformowałeś mnie jak glinę i miałbyś mnie znowu w proch obrócić? Czyli Paweł o naszym ziemskim ciele, naszym ziemskim mieszkaniu mówi namiot. Hiob, jego przyjaciele mówią o naszym ziemskim domu, że jest mieszkaniem z gliny. Kruchym, łamliwym, taki, który się może łatwo rozpaść. Ale apostoł Paweł mówi, że budowla, którą Bóg ma dla nas w niebie, jest wieczna, trwała i nie może się rozpaść. Piotr również pisze podobnie o namiocie, jak o naszym ziemskim ciele. Otwórzmy drugi list Piotra, pierwszy rozdział, wiersze 13 i 15. Porównamy tłumaczenie Biblii Tysiąclecia z Biblią Warszawską, ponieważ tłumaczenie Biblii Tysiąclecia oddaje tekst dosłownie, tak jak powinien być, a Biblia Warszawska niejako interpretuje znaczenie tych słów. 13 wiersz. Uważam zaś za słuszne pobudzić waszą pamięć, dopóki jestem w tym namiocie. Jak mówi Biblia Warszawska? W tym ciele. Widzicie? Dosłownie jest namiot. I tysiąclatka oddaje dosłownie. W namiocie. A tu mówi, że w ciele. To jest interpretacja, ale to jest prawidłowa interpretacja. To właśnie o to tu chodzi. Bo wiem, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu. I znowu Biblia Warszawska jak tłumaczy? Rozstać się z życiem. Czy to jest dokładnie to? Kiedy mój namiot zostanie zwinięty, tak? To jest symbol tego, że moje życie się zakończy. Tak? Jak to nawet Pan nasz Jezus Chrystus dał mi poznać? Starać się zaś będę, abyście zawsze mieli sposobność po moim odejściu o tym sobie przypomnieć. Czy Biblia Warszawska też używa słowa odejście? Tak? Co to jest odejście? Śmierć. Tak? Jest moment śmierci. Więc pytanie brzmi, kiedy Piotr miał zwinąć swój obecny, zniszczalny, rozpadający się namiot? W momencie jego odejścia, w momencie jego śmierci. I teraz wracamy do Pawła. Paweł pisze, że mamy budowlę w niebie, dom w niebie, nie rękoma zbudowany. Co to znaczy niezbudowany rękoma? Zajrzyjmy do Ewangelii Marka, rozdział 14. Jest to moment, gdy Jezus jest przesłuchiwany przed Sanhedrynem. Zebrano fałszywych świadków, którzy świadczyli przeciwko Jezusowi. I zeznali między innymi te słowa. Ewangelia Marka, rozdział 14, wiersz 58. Myśmy słyszeli go, jak mówił, ja zburzę tę świątynię wzniesioną rękami ludzkimi, a w 3 dni zbuduję inną, wzniesioną nie rękami ludzkimi. W oryginale nie ma słowa ludzkimi. Jest po prostu wzniesiony, zrobiony, uczyniony, zbudowany nie rękami, albo bez rąk, bez udziału rąk.
W Biblii Gdańskiej jest prawidłowo oddany. Ale wiadomo, o co chodzi. Czy ci świadkowie mówili prawdę? Mimo, że to byli fałszywi świadkowie, okazuje się, że oni mówili prawdę. Bo w Ewangelii Jana, w drugim rozdziale, Jezus mówi właśnie te słowa. Tylko, że nie ma w nich zwrotu nie rękami uczyniony. Już nie będziemy już tego czytać może w Ewangelii Jana. Ale to w Jana 2,21 brzmi: ale on mówił o świątyni ciała swego. Jezus mówił o świątyni swego ciała. Czyli świątynia wzniesiona rękami była ciałem Jezusa, które poszło do grobu. A co było świątynią uczynioną bez udziału rąk? Było to jego uwielbione ciało. Nieśmiertelne, niezniszczalne, które przyjął w momencie czego? Zmartwychwstania. Inaczej mówiąc, można powiedzieć, że Jezus powiedział: zniszczę tę świątynię, a na trzeci dzień zniósł ją, wzniosę. Zniszczę tę świątynię uczynioną ręką, a w trzy dni wzniosę świątynię uczynioną bez rąk. Jezus przeciwstawia swe obecne, zniszczalne, śmiertelne ciało wobec ciała, które jest nieśmiertelne, niezniszczalne, które przyjmie po swoim zmartwychwstaniu. Inny tekst. List do Hebrajczyków, 9,11. Lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy, doskonalszy przybytek. O czym tu mowa? O niebiańskiej świątyni, tak? Nie ręką zbudowany, to jest nie z tego stworzenia świata pochodzący. Czyli w niebie jest świątynia, nie zbudowana ludzkimi rękami, ponieważ jest uczyniona czyimi rękami? Bożymi. Na ziemi stała świątynia zbudowana ludzkimi rękami. Czyli jest przeciwstawione obecne ciało Jezusa śmiertelne i niszczalne, co jest rezultatem narodzin z Jego ludzkiej matki, oraz ciało, które Jego Ojciec przygotował dla Niego w niebie, które dał Jezusowi, gdy Jezus zmartwychwstał. Podchwytliwe pytanie, chociaż mówiliśmy o tym ostatnim razem, czy Jezus miał prawdziwe ciało, gdy zmartwychwstał? A czy miał prawdziwe ciało, zanim umarł? Tak. Wiecie, to nie jest aż takie głupie pytanie, bo nadal są tacy, którzy i w to wątpią. Kwestionują. Są różne nauki, które twierdzą, że Jezus miał w ogóle jakieś inne ciało niż ludzie. Ale on się upodobnił we wszystkim do braci. Czytamy w Biblii. Oczywiście, że Jezus miał przed śmiercią prawdziwe ciało. Bywał zmęczony, jadał, chodził, miał ciało i krew. Tak? Miał ciało i krew przed swoją śmiercią. Ale jakiego ciało to było? Językiem księgi Hioba możemy powiedzieć, że to było chatka z gliny. To był namiot, który mógł się rozpaść. I wiemy o tym, bo ostatecznie Jezus umarł. Czyli Jego namiot został zwinięty. Ale już po zmartwychwstaniu, jakie Jezus miał ciało? Czy nadal było to ciało fizyczne? I tak. I nie. To było ciało innego rodzaju. Było, że tak ujmę to, duchowo-fizyczne. Tak. Było ciało niezniszczalne i nieśmiertelne. Nie było podatne na rozpadanie się. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus mówi do uczniów w Ewangelii Łukasza 24,39: spójrzcie na ręce moje i nogi moje, że to ja jestem. Dotknijcie mnie. Popatrzcie. Wszak duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że ja mam. Czyli Jezus ma po swoim zmartwychwstaniu ciało i kości. Zgadza się? Tak. Ale jakiego rodzaju budynek Jezus miał po swoim zmartwychwstaniu? Czy nadal był to namiot? Nie. To była budowla, trwały, solidny budynek. Analogia, której tutaj używa Paweł w tych wersetach, nawiązuje do doświadczenia Izraelitów. Na pustyni Izraelici pierwszą świątynię, jaką zbudowali, to był co? Namiot. Przybytek. To była ich świątynia. Ale kiedy osiedlili się w ziemi obiecanej, to za dni króla Salomona co wybudowali? Świątynię. Trwałą, solidną budowlę. Już namiot nie był potrzebny. Wybudowali trwałą, solidną budowę. Tak? W Ewangelii Łukasza nieco dalej przeczytamy kolejne wersety. Też 24 rozdział. Wiersze od 41 po 43. Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli z radości, dziwili się, rzekł im: macie tu coś do jedzenia? A oni podali mu kawałek ryby pieczonej, plaster miodu. A on wziął i jadł przy nich. Zatem czy Jezus jadł jak normalny człowiek mający ciało? Tak. A inne pytanie, czy lud Boży
gdy znajdzie się w niebie, też będzie jadł? Będziemy jeść na nowej ziemi? No Biblia mówi, że będziemy jeść z drzewa życia, prawda? Więc musimy mieć jakiś system trawienny, tak? Ale to już będzie inne ciało, niezniszczalne i nieśmiertelne. Czyli w tym pierwszym wierszu apostoł Paweł przeciwstawia nasz obecny ziemski namiot, prowizoryczny, tymczasowy, zniszczalny, łatwo podatny na rozpadanie się, wobec budowli, którą Bóg przygotował w niebie. Bóg ją przygotował, nie zbudowaną rękami. Zatem ta budowla już istniała przygotowana w czasie, gdy Paweł pisał te słowa. Budowla, czyli trwałe ciało, niezniszczalne, nieśmiertelne, nietymczasowe, nieprowizoryczne, niepodlegające rozpadowi. Ciało zmartwychwstania lub uwielbienia, jeżeli doczekamy żywo Jezusa Chrystusa. Drugi werset. Wracamy oczywiście do 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Czemu więc apostoł Paweł wzdycha? Ponieważ, jak tu napisał, chce być przyobleczony w swoje domostwo, w swoje mieszkanie, które Bóg ma w tym momencie gdzie? W niebie. Pytanie, czy apostoł Paweł wzdycha, ponieważ chce, aby jego nieśmiertelna dusza opuściła ciało i poszła do nieba być z Panem? Nie, to nie o tym tu mówi. Zresztą pozwólmy Pawłowi, aby wyjaśnił sam siebie. List do Rzymian 8:23. Jest mowa o stworzeniu, które wzdycha, tak? A nie tylko ono, czyli stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując czego? Synostwa, odkupienia ciała naszego. Z jakiego powodu wzdycha apostoł Paweł? Można by tu przetłumaczyć nawet jęczał, płakał. Dlaczego? Czy chciałaby jego dusza opuściła ciało, aby zamieszkać przy Panu? Nie. Bo chciał opuścić swój namiot. Zniszczalny, rozpadający się, śmiertelny. I chciał, aby Bóg dał mu zmartwychwstałe, uwielbione ciało, które nie jest podatne na zniszczenie. Solidną budowlę, która się nie rozpada, która nie niszczeje. Wiersz 3, 5 rozdziału. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Znowu konsternacja. Co to znaczy nadzy? No cóż, mamy namiot, w którym jesteśmy teraz przyodziani, nasze obecne niszczalne ciało i jest też budowla, jaką Bóg przygotował na czas zmartwychwstania. Lecz jeśli z jakiegoś powodu nie otrzymamy budowli i równocześnie leżymy poza naszym namiotem, to jesteśmy jacy? Nadzy, według apostoła Pawła. Zresztą sam Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan w 4 rozdziale nazywa to snem, a na innym miejscu nazywa to śmiercią. Jest to ta sama koncepcja opisana innym słownictwem. Zatem apostoł Paweł przedstawia tak naprawdę 3 opcje. Pierwsza, bycie przeobleczonym w obecny namiot, nasze obecne śmiertelne ciało. Kolejna opcja to bycie przeobleczonym w niebiański budynek w momencie zmartwychwstania. I trzecia opcja to bycie w ogóle nieprzyobleczonym ani w obecne ciało, ani w przyszłe ciało. A to oznacza co? Bycie nagim. W innych miejscach mówi o śnie, a w innych mówi o śmierci. Czyli gdy jesteś, prawda, martwy już, poza swoim obecnym, nowoczesnym namiotem, a jeszcze bez budowli. A jeszcze, nie daj Boże, gdyby się okazało, że byśmy tej budowli mieli już nie uzyskać z powodu złych wyborów w naszym życiu. Przejdźmy do wiersza 4. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, już rozumiemy, co to jest namiot? Tak? Nasze obecne ciało. Dopóki jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni lub inaczej, nieubrani, nadzy. Nie chcemy być nadzy. Nie chcemy znaleźć się w obliczu Pana Boga nieprzygotowani. Lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte lub inaczej pochłonięte, połknięte przez życie. Sam język Pawła może być trudny, ale tylko wtedy, jeżeli nie badamy tego uczciwie. Jeżeli zestawimy ze sobą inne fragmenty jego pism, wszystko staje się proste. Aby to zrozumieć, przejdźmy do 1 listu do Koryntian. Rozdział 15, wiersze od 50 do 55. Gdzie Paweł nie mówi o nieśmiertelnej duszy, ale o czym? O zmartwychwstaniu. To jest słynny rozdział o zmartwychwstaniu, zgadza się? Od 50 wiersza.
A powiadam, bracia, że ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego, ani to, co skażone, lub inaczej jest zniszczalne. Jak co? Jak namiot. Nie odziedziczy tego, co nieskażone, lub niezniszczalne. Jak? Budowla. Oto tajemnicę wam objawiam. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy będziemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na odgłos trąby ostatecznej, bo trąba zabrzmi i umarli wzbudzeni zostaną jako nieskażeni, a my zostaniemy przemienieni. Albowiem to, co skażone, musi co zrobić? Przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi co? Przyoblec się w nieśmiertelność. A gdy to, co skażone, przyoblecze się w to, co nieskażone, i to, co nieśmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność, wtedy wypełni się słowo napisane: pochłonięta jest śmierć w zwycięstwie. To jest dokładnie to samo słowo, które użył w drugim liście. Wchłonięta przez życie. A tu jest napisane: pochłonięta przez śmierć w zwycięstwie. Gdzie się to śmierci zwycięstwo twoje, gdzie się to śmierci żądło twoje? To samo słownictwo, prawda? Przyobleczenie. Więc z jakiego powodu wzdycha apostoł Paweł? Pragnął odkupienia swojego ciała. Kiedy to, co kiedy to będzie? Kiedy to, co śmiertelne, przyoblecze się w nieśmiertelność? W momencie czego? Zmartwychwstania. Dokładnie. Kiedy śmierć zostanie pochłonięta w zwycięstwie? Przy zmartwychwstaniu. Dokładnie. Dalej. Niech się Paweł wytłumaczy dalej. Filipian, rozdział 3, wiersz 20 i 21. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy. Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze, czyli innymi słowy co? Namiot, w postać podobną do uwielbionego ciała swego, czyli w budowlę. Tą mocą, która też wszystko poddać sobie może. Prawda? Łatwo jest zrozumieć trudniejsze wersety apostoła Pawła, jeżeli zajrzymy do łatwiejszych. Ten z Filipian jest bardzo prosty. On tutaj nie używa takiej terminologii symbolicznej w Filipian. Mówi: Jezus przemieni nasze znikome ciało w ciało podobne do swojego uwielbionego ciała. W liście do Koryntian mówi: nasz namiot przyoblecze się w budowlę. Chcę wam teraz powiedzieć, że ta budowla, którą mamy w niebie, jest nam zagwarantowana. Oczywiście pod pewnymi warunkami. A wiecie dlaczego? Ponieważ Bóg dał nam już zadatek przez swojego Ducha Świętego. Piąty wiersz. Drugi Koryntian, rozdział 5, wiersz 5. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha. Co to jest rękojmia? Inne słowo. Zaliczka? Tak? Zabezpieczenie? Zadatek? Gwarancja? Potwierdzenie. Tak, potwierdzenie? Dokładnie. W tym samym liście drugim do Koryntian, pierwszym rozdziale, także jest mowa o tym zadatku Ducha. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. Czy zatem idea otrzymania niebieskiego budynku jest tylko pobożnym życzeniem? Nie, bo mamy zapewnienie w niebie, gdyż Bóg daje nam Ducha Świętego jako gwarancję. Jeżeli chodzimy z Duchem Świętym na tej ziemi, to On jest gwarancją tego, że ostatecznie znajdziemy się na nowej ziemi z Chrystusem. Zobaczcie, jak ważne jest to, aby już teraz prowadzić zwycięskie życie z Chrystusem i prosić o Ducha Świętego. Bo tylko On jest jedyną gwarancją tego, że otrzymamy to, co jest w przyszłości. To, o czym tutaj pisze Paweł. List do Efezjan 1:13-14. W Nim, czyli w Chrystusie, i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego i uwierzyliście w Niego, zostaliście zapieczętowani czym? Obiecanym Duchem Świętym, który jest, znowu to samo, rękojmią dziedzictwa naszego, aż nastąpi odkupienie własności Bożej w uwielbieniu chwały Jego. Kiedy nastąpi to, że będziemy już z Panem fizycznie? No wtedy, gdy On przyjdzie, prawda? Kiedy to nastąpi, że otrzymamy trwałą budowlę? Dokładnie, w tym samym momencie. Przy Jego przyjściu. Jeżeli umrzemy, zwijamy nasz namiot. Namiot się rozpada, ale nie ma powodu do obaw. Bo żyjąc na tym świecie, nawet w tym namiocie, mieliśmy gwarancję Ducha Świętego, że otrzymamy daleko większe błogosławieństwo, gdy Jezus przyjdzie.
A gdy Jezus przyjdzie, to da nam ten budynek, który On dla nas przygotował. To nieśmiertelne, niezniszczalne ciało. I teraz przejdziemy znowu do listu do Rzymian, gdzie również jest mowa o duchu. Jeżeli duch, który wskrzesił Jezusa, jest w nas, to Bóg wskrzesi nas tak samo, jak wskrzesił Jezusa. Ponieważ Duch Święty, jak mówiliśmy, jest rękojmią, gwarancją. Rzymian 8:11. A jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w was. Pytanie. Jeżeli mamy Ducha Świętego, czy musimy obawiać się śmierci? Czy musimy się obawiać tego, że nasz zniszczalny ziemski namiot się rozpadnie? Czy musimy obawiać się nagości? Używam tutaj terminologii apostoła Pawła. Nie. Ponieważ Bóg dał nam Ducha Świętego. Wiemy więc, że gdy Jezus przyjdzie, to przywiedzie z sobą tę budowlę, to niezniszczalne ciało i nam je da. Tylko pytanie, czy naprawdę mamy Ducha Świętego? Jeżeli jest tu ktoś, kto nie oddał jeszcze w pełni serca Jezusowi, to powiem tylko jedno. Nie zwlekaj dłużej. Nie zwlekajmy dłużej z pełnym oddaniem serca Jezusowi. Bo tylko serce pełni oddane Jezusowi, które przemieni On swoim Duchem Świętym, może być tym Duchem napełnionym. I tylko kroczenie w Duchu Świętym dzień po dniu może być dla nas właśnie gwarancją, jak pisze Paweł. Z pełnego zwycięstwa w tym świecie i otrzymania budowli przyszłym. I dochodzimy teraz do wersetu, który jest tak wielce błędnie rozumiany przez wielu ludzi. 6, 5 rozdziału 2 Koryntian. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, czyli w tym ziemskim obecnym namiocie, jesteśmy oddaleni od Pana. Czyli kiedy przebywamy w namiocie, to jesteśmy co? Oddaleni od Pana, jak mówi apostoł Paweł. A czy apostoł Paweł mówi, że chciałby być oddalony od ciała, by móc przebywać z Panem bezpośrednio po swojej śmierci? Niektórzy tak to odczytują. Ci, którzy wierzą w nieśmiertelność duszy. Mówią, więc zawsze jesteśmy pełni ufności, wiedząc, iż podczas gdy jesteśmy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana. Ale kiedy opuszczamy nasze ciało, bezpośrednio po śmierci, nasza dusza idzie do nieba, aby zamieszkać u Pana. Czy to mówi ten tekst? Nie. On mówi po prostu tyle, iż podczas gdy mieszkamy w naszym zniszczalnym namiocie, to w tej chwili jesteśmy co? Oddaleni od Pana. Póki jesteśmy tutaj w tej ziemskiej egzystencji. W 7 wierszu dodaje, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Inny przekład mówi, chodzimy w wierze, a nie w widzeniu. Znane w chrześcijańskim świecie powiedzenie, które właśnie stąd się wywodzi. Chodzić w wierze, a nie w widzeniu. W niektórych przekładach też ten werset został ujęty w nawias, bo to zdanie rozrywa ciąg myślowy Pawła. Ale ono jest tu potrzebne. Bo zanim powiedzcie, czy musimy uwierzyć przez wiarę, że któregoś dnia Jezus da nam owe niezniszczalne, nieśmiertelne ciało? Potrzebujemy takiej wiary? Musimy to uwierzyć, tak? Bo jeszcze nie jesteśmy w niebie. Jeszcze jesteśmy tu na tej ziemi. Jeszcze jesteśmy w naszym rozpadającym się namiocie. Więc musimy wiarą uchwycić, że te obietnice tej budowli są prawdziwe. Co będzie, gdy już dotrzemy do celu? Czy nadal będziemy musieli przyjmować to przez wiarę? Nie. Wtedy już będziemy pielgrzymować w widzeniu, a nie przez wiarę. Wtedy nie będzie potrzebna wiara, jeżeli będziemy widzieli to wszystko. Na razie musimy się uchwycić tego, czego nie widzimy. Zatem apostoł Paweł mówi, teraz, póki jesteśmy w namiocie, mamy obietnicę budowli. Jeszcze jej nie mamy, więc musimy pielgrzymować w wierze. Mamy zadatek Ducha Świętego i wiemy, że wkrótce zdobędziemy tę budowlę, gdyż mamy wiarę w obietnicę Boga i że spełni On swoją obietnicę. Ale gdy tam będziemy, nie będziemy już pielgrzymować w wierze, bo już tam będziemy i będziemy mieć budowlę. Wtedy będziemy pielgrzymować w oglądaniu, w widzeniu, a nie przez wiarę. I wiersz 8. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej, aby nasza nieśmiertelna dusza opuściła ciała natychmiast po śmierci i zamieszkała u Pana natychmiast po śmierci. Dobrze przeczytałem? Nie. Sami widzicie. Tak to właśnie jest odczytywane przez wielu chrześcijan.
Zwiedzeni ludzie wprowadzają do tego wersetu koncepcję, że to jest natychmiast po śmierci i że to dusza właśnie opuszcza ciało. Ale nie ma tutaj słów, i w oryginale też nie ma, sprawdzałem, słów dusza i natychmiast. Nie ma tych słów w tym wersecie. Chyba że ktoś odgórnie je sobie wprowadzi, bo tak właśnie wierzy. Czytam prawdziwy wiersz ósmy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała, czyli tego doczesnego namiotu, i zamieszkać u Pana. Jak? Jako nieśmiertelna dusza, czy też chcę zamieszkać u Pana z budowlą, którą dla mnie przygotował, z budynkiem wiecznym, trwałym, niezniszczalnym, nieśmiertelnym? Kiedy Paweł spodziewał się, że umarli będą przebywać przy Panu? Znany z tekst, który już czytaliśmy wielokrotnie. Pierwszy list do Tesaloniczan, rozdział 4, 15-17. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu, do kiedy? Aż do przyjścia Pana nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan nadany rozkaz na głos Archanioła i trąbi Bożej stąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Kiedy będziemy zawsze z Panem? Kiedy On przyjdzie i nas zabierze. Albo żywych, albo wskrzeszonych do życia. Nie wcześniej. Zatem podsumujmy. Apostoł Paweł przedstawił trzy opcje. Opcja pierwsza. Żyć obecnie w namiocie, w zniszczalnym, śmiertelnym, doczesnym ciele, które może się rozpaść. Druga opcja. Gdy Jezus powróci, to otrzymamy budowlę z nieba, wtedy zamieszkamy u Pana. A trzecia opcja jest pomiędzy tamtymi dwiema. Czyli ta nagość, o której mówił. Czyli tych, którzy nie będą przyodziani w namiot, ani też nie będą przyodziani w budowlę. Będą nadzy, śpiący lub martwi. Upływ czasu nie istnieje dla umarłej osoby. Umarły człowiek nie może być odłączony od Boga, bo on nawet tego nie wie. Dla umarłego, o ile umarł w Panu, tak? Jako jego pierwszy świadomy moment nie będzie już z Panem. Więc w pewnym sensie jest tak, że jak tylko człowiek umiera, to idzie do nieba. Bo ale to jest z perspektywy umarłego człowieka, nie żywego. Dla nas mijają lata. Dlatego, kto leży w grobie, czas nie mija. On się budzi i widzi Jezusa. Po swojej śmierci, nawet jeżeli minęło 5000 lat z hakiem, tak? Zobaczcie, jak dawno umarli na przykład Adam, Abel, który pierwszy został zabity na ziemi. Czy on umarł w Panu? Po męczennik? Tak. Ale gdy się obudzi, pierwszą rzeczą, jaką zobaczy, będzie jego Zbawiciel, któremu zaufał. Mimo, że minęło tak bardzo wiele lat od momentu jego śmierci. Ale teraz Paweł przychodzi do praktycznego wymiaru swojej teologii. 9 i 10 wiersz. Najpierw 9. Dlatego też dokładamy starań, żeby niezależnie od tego, czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem, jemu się podobać. Czyli co to znaczy to wyrażenie? Czy mieszkamy w ciele, czy jesteśmy poza ciałem? Nie, że czy żyjemy, czy nasza dusza poszła do nieba. Nie. Niezależnie od tego, czy mieszkamy w tym namiocie, czy będziemy w tej budowli, najważniejszą rzeczą jest co? Aby się Jemu podobać. Komu? Bogu. Dlaczego musimy podobać się Bogu? Dlaczego Bóg musi być zadowolony z życia, które prowadzimy na ziemi? Wiersz 10. Albowiem my wszyscy musimy stanąć przed sądem Chrystusowym, aby każdy odebrał zapłatę za uczynki swoje dokonane w czym? W ciele. Dobre czy złe? Jak mam dokonywać dobrych uczynków, by podobać się Bogu? Tylko kryjąc się całkowicie w Chrystusie. Aby to On przez Ducha Świętego, który jest naszą rękojmią, jak mówiliśmy, dokonywał w nas dobrych uczynków. Sami z siebie na pewno nie potrafimy tego robić. Zobaczcie, że to jest praktyczny wymiar, prawda? Póki żyjemy tutaj na tej ziemi, mamy możliwość, moc Ducha Świętego prowadzić zwycięskie życie, wolne od grzechu, wolne od pokus. Jeżeli tego nie robimy, nie mamy gwarancji życia wiecznego. Ale jeżeli chodzimy z Duchem Świętym, to On jest tą gwarancją. Chcę teraz powiedzieć na zakończenie już może taką rzecz, dzięki której przyszło mi dużo łatwiej zrozumieć teksty właśnie z tego 5 rozdziału 2 listu do Koryntian. Polskie przekłady
nie wiem dlaczego tak strasznie ubierają w słowa te wersety, które są bardzo proste. Są tam dwa greckie słowa, które występują w wierszu 6, 8 i 9. I to są kluczowe słowa. Jedno z nich to endemeo, które można przetłumaczyć jako obecny, a drugie to ekdemeo, co można by tłumaczyć jako nieobecny. Myślę, że Paweł celowo zastosował te słowa, aby przez ich podobne brzmienie łatwiej było zrozumieć i przyswoić sobie to, co pisał jego odbiorcom, którzy się posługiwali językiem greckim. No sami posłuchajcie. Endemeo, ekdemeo. Brzmi podobnie? Gra słów. Podobnie, prawda? Mając to na uwadze, można by przetłumaczyć cały ten wywód Pawła w wierszach 6, 8 i 9 w następujący sposób. Bardzo proste. Teraz jesteśmy obecni w ciele, a nie obecni przy Panu. Wolelibyśmy jednak być obecni przy Panu, a nie obecni w ciele. Jednak starajmy się, czy obecni, czy nieobecni, aby podobać się Bogu. Czy takie przedstawienie zagadnienia jest łatwiejsze do zrozumienia? Tak? Brzmi prosto, tak? Jesteśmy obecni w ciele, ale nie jesteśmy obecni przy Panu, bo Pan jeszcze nie przyszedł. Wolelibyśmy, aby być obecni przy Panu, a nie obecni w ciele. Czyli wolelibyśmy, żeby Pan już przyszedł, żeby nas odrodził. Ale niezależnie od tego, czy jesteśmy obecni, czy nieobecni, czyńmy wszystko, aby podobać się Bogu. Oczywiście wiemy, że ta cała idea, że człowiek ma nieśmiertelną duszę ulatającą do nieba w chwili śmierci, jest spuścizną, którą Kościół chrześcijański przejął po greckiej filozofii, bo z Biblii tego na pewno nie wziął. Zrobili tak, że przejęli te rzeczy z greckiej filozofii, a potem, czytając te teksty w Biblii, wprowadzili tę ideę do Biblii, ponieważ mieli grecki sposób myślenia. Nie mieli tego hebrajskiego sposobu myślenia, który mamy do czynienia, to się nazywa teologicznie, koncepcja holistyczna. Całkowita jedność człowieka, co oznacza, że nie ma żadnego rozdzielenia między duszą a ciałem. Biblia naucza bardzo wyraźnie, iż nasza jedyna nadzieja na życie wieczne nie znajduje się w nas, w nieśmiertelnej duszy, ale znajduje się w kim? W Jezusie Chrystusie. Ostatni tekst na dzisiaj. 1 Jana 5:11-12. A takie jest to świadectwo, że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot i ten jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma żywot. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. Nie jest napisane, że kto ma Syna, idzie do nieba, kto nie ma Syna, idzie do piekła i tam będzie żył wiecznie, czy tam będzie żył wiecznie. Nie. Jeśli masz Syna, masz życie. Jeśli nie masz Syna, nie masz życia. Życie wieczne jest warunkowe. Nie pochodzi od nas. Nie mamy go z natury. Nie ma życia poza Jezusem Chrystusem. Kto powiedział, na pewno nie umrzecie, ale będziecie jak Bóg? Diabeł to powiedział. To nie są słowa Jezusa. Może jeszcze z Ewangelii Jana. Właśnie te słowa, które powiedział Jezus, zanim zmartwychwzbudził Łazarza. 11 rozdział, 25-26. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. A kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? To dziwne. Najpierw Jezus mówi, że choćby kto umarł, to będzie żył, a teraz mówi, kto we mnie wierzy, nie umrze na wieki. Nigdy nie umrze. O jakiego rodzaju śmierci Jezus mówi, gdy mówi, nigdy nie umrze? Mówi o drugiej śmierci. O tej śmierci, która naprawdę się liczy. Widzicie? Pierwsza śmierć się nie liczy. Dla tych, co są w Chrystusie, śmierć jest, jak mówiliśmy, zaledwie chwilą w ciszy. Nie musimy się bać śmierci, tak jak nie boimy się iść spać, bo wiemy, że rano się obudzimy. Jeśli jesteśmy w Chrystusie, oczywiście, ponieważ nasze życie jest ukryte w Nim, jak naucza Pismo Święte. I zobaczcie, ta koncepcja wywyższa Jezusa, podczas gdy pogląd na nieśmiertelności duszy w rzeczywistości wywyższa człowieka. Prawda? Tylko czy przyjęliśmy Jezusa Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Pana? To kluczowe pytanie. Bo jeśli tak, to nie musimy się obawiać. Mamy zadatek Ducha Jego. Kroczymy z Nim. Wierza nie widzę. Lecz jeśli nie, tak jak mówiłem wcześniej, nie zwlekaj. Bracie, siostro, nie zwlekaj. Nie zwlekaj z pełnym poddaniem swojego życia Jezusowi. Możesz być nawet wiele lat po chrzcie,
a jednak Twoje serce mogło nigdy nie narodzić się na nowo. Czy to możliwe? Że człowiek może być ochrzczony, może przyjąć prawdę, ale jego serce nie jest odrodzone w pełni? Jest to możliwe. To jest smutny stan. Dlatego proś Boga. Ja mówię też do siebie. Aby namaścił Twoje serce Duchem Świętym. Aby dał Ci pokonać i uśmiercić Twoje własne ja. I abyś mógł wzrastać na podobieństwo Jezusa. W zwycięstwie nad każdym grzechem i pokusą. Abyś gorliwie oczekiwał tego dnia, kiedy On osobiście zawoła Cię po imieniu. I kiedy ten nasz ziemski namiot w końcu będziemy mogli zwinąć, a otrzymamy niebiańską budowlę. Wzniesioną rękami Bożymi. Nieludzkimi. Czy pragniemy tego doświadczenia w naszym życiu? Wierzę, że tak. Powstańmy, módlmy się. Dobry nasz Wszechmogący Boże Ojcze, dziękujemy Tobie za tą trudną, ale wspaniałą lekcję. Ponieważ nawet w tych trudnych teologicznych sprawach Ty prowadzisz nas tak, abyśmy ostatecznie mogli siebie podjąć decyzję, czy chcemy iść za Tobą, czy nie. Panie, wierzymy, że Ty masz dla nas mieszkanie w niebie. Trwałe, solidne. I chcielibyśmy móc już się teraz otrzymać. Ale tak jak mówi Paweł, czy jesteśmy tam, czy tu, my chcemy się Tobie podobać. My chcemy pełnić Twoją wolę. My chcemy, aby Twój Święty Duch nas uświęcał, prowadził nas przez te życie. Aby dał nam zwycięstwo nad życiem, nad grzechem, nad naszą grzeszną naturą. Nad naszym własnym ja. Naszym ego. Panie, to jest tylko i wyłącznie możliwe przez krew Jezusa Chrystusa, w mocy Ducha Świętego, więc prosimy Cię, Panie, oczyszczaj nas. Pokazuj nam nasze niedociągnięcia, nasze winy, abyśmy mogli je wyznać przed Tobą i podjąć decyzję, że chcemy kroczyć w zwycięstwie za Tobą i być Tobie wiernymi. Tak długo, aż przyjdziesz, nasz ziemski namiot się zmieni. Powierzamy się w Twoje ręce. Przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.